obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta i jego mieszkańców. Ślubuję. Teraz pan Jakub Kowaleczko będzie czytał następnych radnych, którzy wypowiedzą słowo ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Witam państwa. Pani Elżbieta Bobrukiewicz. Pani Agnieszka Czerederecka. Pani Beata Dąbrowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Jarosław Dąbrowski. Ślubuję. Pani Martyna Domańska-Torgińska. Ślubuję. Pani Barbara Engel. Ślubuję. Pani Małgorzata Fortuna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Anna Jarząbek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Ewa Jaźlińska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Piotr Karpienia. Ślubuję. Pan Wiesław Kazana. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Konrad Kostrzewa. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Jacek. Ja, przepraszam, Jacek Lis, przepraszam. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Hanna Łach. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Izabela Muszyńska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Anna Nienautowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Marzena Plichta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Paweł Potocki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. I pani Alina Stefaniak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękuję i gratuluję. Stwierdzam, że radni, którzy już złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miasta Kobyłka. Proszę teraz panią Małgorzatę Zyśk, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobyłce, o wręczenie nowo wybranemu burmistrzowi zaświadczenia o wyborze i pana burmistrza proszę o złożenie ślubowania. Obejmując urząd burmistrza miasta Kobyłka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.